czas, że jesteście tu ze mną. I to dla mnie, podkreślę, bardzo ważne, bo jest to mój debiut, jeśli chodzi o wystawy i wystawę indywidualną. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie spotkanie z panią Zulą Sendowską Murawiec. Dzięki niej sam to też się uczył. To jest moja przyjaciółka, która mnie zarekomendowała do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyku. Zostałam przyjęta i moje malarstwo, odkąd tam jestem, ma brawowy rozpędu. Jak Państwo widzicie, połowa obrazu powstała w ostatnim roku. Co mogę powiedzieć o sobie i o moim malowaniu? Jest to dla mnie radość tworzenia. Pasja, odskocznia od prozy życia, a jednocześnie wielka miłość. Mam nadzieję, że to będzie taka miłość dozgonna. Czuję obraz. Chciałam powiedzieć, że pejzaż mi jest jakby tematem, impresje, ale jest jeszcze druga taka sfera, która mnie bardzo intryguje, interesuje, związana może po części z moim zawodem, ale też to jest człowiek, jego niepowtarzalność, jego zmienność charakteru i emocje. Tu jest taki mały obraz roku, który jest zapowiedzią, mam nadzieję, kolejnej wystawy, która będzie poświęcona tematyce kobiecej. Kobieta będzie głównym tematem, właśnie emocje związane z kobietami. Nawet mamy tytuł tej wystawy. Oczywiście to jest tajemnica, tajemnica. Jeszcze się tworzy. Także dziękuję jeszcze raz, że jesteście tutaj. Jest to dla mnie nic bardzo ważne. Cieszę się, że spędziliście poświęcony czas. Zapraszam do oglądania wystawy, do kontemplacji, do rozmów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. I do rozmowy.